zastanowiliście się kiedyś, czym się różnią europejskie muzea od amerykańskich? W Europie pokazujemy historię, zamki krzyżackie, bitwy pod Grunwaldem, a w Stanach pokazują technologię, którą my chcielibyśmy mieć w laboratoriach. Dzisiejszy odcinek Bright TV to krótka wycieczka po Muzeum Awiacji i Przestrzeni Kosmicznej w San Diego, w Stanach Zjednoczonych. Przed wejściem mogliście zobaczyć jeden chyba z najbardziej zaawansowanych samolotów Blackbird. W środku na początek parę statków typu stare samoloty, nowe samoloty, czy nawet najbardziej zaawansowane helikoptery. To jest helikopter typu Apache. No a już jak wejdziemy do wystawy, to zobaczymy kapsuły, oryginalne kapsuły, to nie są modele. W tym przypadku jest to kapsuła Apollo 9, którą astronauci byli w kosmosie. Można zobaczyć, jak niewiele miejsca mieli w środku, żeby na takich misjach, które trwały przecież czasami tygodniami. A to jest słynny długopis z misji Apollo 11, który pozwoli astronautom wrócić na Ziemię, ponieważ okazało się, że ktoś ułamał przełącznik włączający silnik, którym mieli powrócić, użyć do powrotu na orbitę. Tutaj trochę elektroniki, która może dzisiaj nie jest jakoś szokująca, ale w tamtych czasach to był totalny science fiction. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy komputery budowane były na lampach i tranzystor był zupełnie nowością. Oto kawałek klasycznego wystroju wszelkich wystaw właśnie takich księżycowych, czyli kawałek kamienia księżycowego zalanego w pleksiglasie. Takiego kamienia nie można nigdzie kupić, to jest co najwyżej tylko dar od Stanów Zjednoczonych. I tutaj kolejna kapsuła, której można zobaczyć z bliska, jak bardzo niszczycielskie jest uderzenie właśnie takiej kapsuły o warstwę atmosfery. Znaczy, kiedy ona przechodzi przez atmosferę, jej powłoka ablacyjna ulega powolnemu wypaleniu. Tutaj mamy strój astronautów, którzy byli w misji Apollo 8, czyli to jest pierwsza misja, w której polecieli ludzie dookoła Księżyca. I kolejny kamień księżycowy. Tym razem chyba nie zalany w pleksiglasie, ale zamocowany tak, żeby tam się za bardzo nie ruszał. I tu jest też kamień księżycowy, tylko to jest meteoryt. To znaczy, że zwykłe kamienie są, jak mówiłem, zalane w pleksiglasie, natomiast i są niedostępne na rynku prywatnym. Natomiast na rynku prywatnym można zdobyć meteoryty księżycowe, czyli jeżeli jakiś duży kamień uderzy w księżyc i wybije z niego jakiś mniejszy kamień, a potem ten kamień spadnie na ziemię w postaci meteorytu, to takie kamienie można właśnie kupić i tu była zrobiona taka atrakcja, że można było tego kamienia dotknąć. A tu jest kawałek Columbii. Amerykanie mają zawsze wspominają wszystkie misje, które im się nie udały, to więc tutaj też nie mogło zabraknąć właśnie kawałka statku kosmicznego Columbia, który uległ zniszczeniu podczas powrotu na Ziemię. I tu jest jakaś aparatura, ja do końca przynajmniej jeszcze nie pamiętam co to robiło, czy to była symulacja sztucznej grawitacji, czy może po prostu tylko takie sprawdzanie błędnika. No w każdym razie jakiś to jest sprzęt do trenowania astronautów. I kolejnym eksponatem jest kawałek jakiegoś takiego wystroju wnętrza stacji kosmicznej. Przy czym to chyba nie jest stacja kosmiczna, ta międzynarodowa stacja kosmiczna, która jest w tej chwili na orbicie, natomiast bardziej mi to przypomina stację Skylab, więc być może to jest ta wersja. I trochę jeszcze starszych eksponatów, tu jest strój z misji Gemini, czyli to są jedne z pierwszych strojów astronautów.
które były używane w kosmosie. No i tutaj model pierwszego łazika marsjańskiego. On jest z wielkości prawie zabawki. Należy pamiętać, że właśnie pierwszy łazik, który poleciał z misją Pathfinder, a sam łazik nazywał się Survivor bodajże, ale nie jestem tego pewny, był wielkości w zasadzie takiej zabawki. No ale on zapoczątkował tą erę wszystkich tych łazików marsjańskich, teraz już mamy łaziki wielkości samochodów. I kolejny meteoryt, tym razem meteoryt marsjański, tak samo przez jakiś wielki kamień wybity kawałek Marsa, który też potem trafił na Ziemi. I też można go dotknąć, chociaż zapewne jak się go dotyka, to najpierw trzeba się przebrnąć przez grubą warstwę ziemskich bakterii przenoszonych przez inne palce. I tutaj mamy dyszę od jakiegoś silnika rakietowego. A tu już przechodzimy trochę do klasycznych eksponatów tego muzeum. Jest to samolot Blue Angel, to jest taka ekipa, która lata wyczynowo samolotami i robi różne po prostu atrakcje, różne takie pokazy lotnicze w kosmosie, nie w kosmosie, tylko w powietrzu, tak jak u nas grupa żelazna. Są też symulatory lotnicze, gdzie można sobie zasiąść za sterami myśliwca, prawda, i przeprowadzić jakąś tam misję. No ten symulator jest taki dużo bardziej realny niż to, co na przykład możemy mieć w domu, czyli że komputer, prawda, plus joystick. Tutaj mamy całkowity taki wystrój myśliwca. Możemy się poczuć rzeczywiście jak za sterami prawdziwego samolotu, chociaż nie jest to dokładnie to samo. No i są też jeszcze takie symulatory w ogóle, gdzie zapinamy pasy, prawda, i jesteśmy rzucani na lewo i na prawo. Tutaj można przeżyć zarówno przygodę lotu samolotem, ale też jakieś jazdy kolejkami górskimi. No, takie symulatory też można w Polsce spotkać. Niemniej jest to rzadka chyba atrakcja w muzeach. To jest coś, co mi się bardzo podoba. To jest skarbonka, która aż zachęca do tego, żeby rzucać do niej pieniądze. Ponieważ wrzucając dwa pieniążki możemy zaobserwować, jak się zachowują ciała w pułapce grawitacyjnej. Aż chce się wrzucać pieniądze. I u nas chyba też coś takiego zaczyna być popularne. To jest symulator huraganu. Można zobaczyć, jak to jest, kiedy wieje na ciebie wiatr z prędkością 100 na godzinę. No i tutaj akurat usiadłem sobie za sterami jakiegoś takiego modelu, to jest chyba model helikoptera albo jakiś używany helikopter, po prostu już, który nie przeszedł badań. Tu już jest coś bardziej historycznego. To jest kawałek jakiejś korespondencji, która znaleziona została po wielkiej katastrofie Zeppelina, czyli takiego jednego z największych sterowców na świecie. A tu można zobaczyć jego model. Był ogromny, słuchajcie, to jest wielkości paru budynków. Taki pojazd latający. Niestety uległ katastrofie. Można też zobaczyć trochę starszych takich wystrojów, typu właśnie stare samoloty, którymi w ogóle zaczynało się awiację, no bo pamiętajmy, że to Amerykanie w zasadzie całą tą awiację zaczynali. Można też zobaczyć właśnie takie modele lotniskowców. To można też w polskich muzeach zobaczyć. No, jedyna różnica jest taka, że oni robią modele swoich statków, prawda, a my amerykańskich. Trochę jakichś gadżetów typu hełmy od myśliwców. No i przed wejściem Blackbird, najfajniejszy samolot na świecie. Blackbird to samolot szpiegowski, który stracił rację bytu w momencie, kiedy pojawiły się satelity szpiegowskie. Natomiast to jest jedyny samolot, który potrafił poruszać się przez wiele godzin z prędkością ponad 3 machów, czyli trzykrotnie większą prędkość niż prędkość dźwięku. Samolot ten rozgrzewał się do tego stopnia, że cała jego obudowa została zrobiona z tytanu. W tamtych czasach, kiedy ten samolot był budowany, tytan kosztował w zasadzie tyle samo co złoto, więc można powiedzieć, że ten samolot był bardzo drogi.
i do tego palił ogromne ilości paliwa. A jako ciekawostka mogę powiedzieć to, że ten samolot przed startem musiał rozgrzać silniki, żeby paliwo przestało wyciekać przez luzy w blachach. Po prostu dopiero po rozgrzeniu ten samolot uszczelniał swoje zbiorniki. No i to jest chyba jedno z bardziej znanych zdań kontrolerów misji Apollo. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Kolejne odcinki możecie znaleźć na stronie www.bright-pl.pl. Do zobaczenia.